Cześć, witamy wszystkich na kanale Black Shadow Paranormal. Dzisiaj jesteśmy na obiekcie poniemieckim, stara oczyszczania ścieków. Byliśmy tu już wcześniej, natomiast chcemy wyprowadzić fluksa, zobaczyć jak dzisiaj będzie reagował w tym środowisku, gdzie nie ma jakichś zakłóceń. Także serdecznie zapraszam. Witaj kobieto, jak masz na imię? Czy jest ktoś chętny ze mną porozmawiać? A możesz nam powiedzieć, ilu was tutaj jest? 3, 4. A co ty tutaj robicie w tym miejscu? A czy to ty zapaliłeś tą zieloną lampkę? Tak. Możesz zapalić się jeszcze raz, ale czerwoną? Czy możesz zapalić jeszcze raz czerwoną? Z tej strony. Przeciwną lampkę. Zieloną, dobrze. A teraz możesz od tą naprzeciwko zapalić. Zapal tą drugą. Czy mogę cię o to prosić? Zapal tą drugą lampkę. Zapal czerwoną i powoli z prawej strony. Czy możesz podejść do tego urządzenia? Czy możesz płynąć na to urządzenie? Zapal czerwoną lampkę. Bardzo cię proszę. Możesz to dla nas zrobić? Cały czas zieloną. Tą drugą, po przeciwnej stronie. Po tej stronie. Martwy. Martwy. Umarłeś tutaj? Powiedziałeś, że jesteś martwy, czyli zdajesz sobie sprawę, że nie żyjesz, tak? Czy ktoś z was wpływa na to urządzenie? To zapala te lampki. To nie mówię, że coś tu było. Mężczyzna, który powiedział mi, że jesteś martwy, jak masz na imię? Ja jestem Marzena, a ty? Możesz mi się przedstawić? Możesz wyłączyć tą lampkę zieloną? Włączył czerwoną. Odejdź od tego urządzenia. Bardzo cię proszę, odejdź. Przestań wpływać na nie. Jeżeli jesteś złym butem, zgaś czerwoną lampkę. Po tej stronie. Jesteś dobrym bytem. Zapal zieloną, jeżeli jesteś dobrym. Zapal zieloną lampkę. Jesteś... Dziękuję. Czy przeszkadzamy ci w tym miejscu? Jeżeli tak, zapal czerwony. Jeżeli nie, zgaś zieloną. Przeszkadzamy. Czy umarłeś tutaj? Zgaś czerwoną, jeżeli umarłeś tutaj. Jeżeli nie umarłeś, zgaś zieloną.
No, na razie nie masz na odpowiedzi. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje, natomiast miernik szaleje z prawej strony, z lewej zapala się raz albo czerwona, albo zielona. A generalnie miernik jest ustawiony, słuchajcie, na 60 cm maksa. Czyli zobaczcie. Nie chwyciło z tej odległości, natomiast większy już mnie nie złapie. Nie ma odgłosu. Teraz mnie łapie. Jako fizyczną postać, natomiast wykrywa coś albo zmiany temperatury, albo jakieś zaburzenia w termoregulacji jakieś. Kobieto, a czy chcesz coś nam przekazać? Czy chcesz coś nam przekazać? Czy jest tutaj z nami jakiś demon? Jest tutaj z nami jakiś demon. Nie, nie sądzę. A czy chcecie nam coś przekazać? Jeśli tak, mówcie śmiało. Tak. Jeśli tak, to co? Możesz powtórzyć głośno i wyraźnie? To jest to normalne, fala. Przeprowadzę teraz sesję EVP i sprawdzimy, czy akurat tutaj na tym urządzeniu coś nam się jeszcze udało chwycić. Czy ktoś tu ze mną jest? Tu w ręku trzymam takie pudełeczko. Możesz podejść, coś do niego powiedzieć. Jak masz na imię? Umarłeś tutaj? Czy to ty wpływałeś na nasze urządzenie tutaj, które tutaj leży, na tą piramidkę taką? Ilu was tutaj jest? Czy jest coś, co chciałbyś mi przekazać? Dobrze, masz ostatnią szansę coś powiedzieć, zaraz kończę nagranie. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jest. Przeprowadzę teraz sesję EVP i sprawdzimy, czy akurat tutaj na tym urządzeniu coś nam się jeszcze udało uchwycić. Czy ktoś tu ze mną jest? Tu w ręku trzymam takie pudełeczko. Możesz podejść, coś do niego powiedzieć. Jak masz na imię? Umarłeś tutaj?
to ty wpływałeś na nasze urządzenie, które tutaj leży, na tą piramidkę taką? Ilu was tutaj jest? Jest coś, co chciałbyś mi przekazać? Dobrze, masz ostatnią szansę coś powiedzieć, zaraz kończę nagranie. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. A czy mógłbyś wpłynąć na ten sprzęt, który trzymam tutaj? Mógłbyś podejść do mnie, zapalić te lampki? Proszę podejść, zapal te lampki, które tutaj się świecą. Proszę cię, podejdź do mnie. Ostatni raz cię proszę, więcej nie będę. Czy możesz zapalić te lampki w tym urządzeniu? Mogę cię o to prosić? Czy możesz wpłynąć na ten sprzęt? Jeśli tutaj jesteś, podejdź do mnie, dotknij tego pudełka. Masz tyle mocy? Masz tyle energii? Na razie cisza. Czy to teraz ty wpływasz na to urządzenie? Jakby coś tu było. Nie wiem, czy to takie miejsce. Możesz jeszcze raz do pomarańczowej? Do pomarańczowej zapal. W tym miejscu coś jest. A możesz zapalić więcej lampek? Mogę cię prosić, żebyś zapalił do czerwonej? Do czerwonej. To ale grubo. Tam już nie, ale tu. Tu o, w tym miejscu już nic nie łapię. Tylko tu. Ale przecież tu nie przechodzą żadne linie. Nie ma nic. To i cisza. A nie, znowu. Dziwne. O, grubo. Grubo. A czy możesz zapalić do czerwonej? Dawaj wyżej. Dwójkę wyżej wiesz. No wziąłem wyżej. Pali się? Pali się. Czy możesz zapalić do czerwonej? Przecież telefon mam włączony na tryb samolotowy. Więc nie może łapać. Zapaliłeś przed chwilą do czerwonej. Możesz to powtórzyć? Czy mogę cię o to prosić? Zapal wszystkie lampki. O,
Co tu może łapać? To nic takiego nie ma, żeby tu łapało. Już nie ma. Tu łapie. Nie ma nic. Fale tu są? Nie, gdzie fale? Przecież jesteśmy... Tutaj nie ma żadnych tych. Jesteśmy w polu. Słupy energetyczne są oddalone kawałek, że niemożliwe, żeby coś łapało. Nic. Czy idziesz za nami? Jeżeli tak, podejdź do tego urządzenia. Zapal lampki, jeżeli idziesz za nami. Mam prośbę do ciebie. Nie idź za nami. Zostań tu, gdzie jesteś. Jeśli zrozumiałeś, zapal te lampki. Dziękuję.